telewizyjny film produkcji czechosłowackiej z serii Przygody rozbójnika Rumcajsa. Jak Cypisek wybierał się w świat. Było to w przededniu odpustu w Jeczynie. Och, nie pamiętam już, Rumcajsie, kiedy ostatni raz jadłem świąteczny placek. Westchnęła Hanka. Oho, świetnie się składa. Jutro jest święto w Jeczynie. Przygotuj więc ciasto na placek, a ja pójdę po miód. I Hanka zaczęła rozrabiać mąkę na świąteczny placek. Ledwo Rumcajs odszedł, zjawił się Cypisek i oznajmił. Postanowiłem wyruszyć w świat. Co? Co ty wygadujesz? Przestraszyła się Hanka. Zginąłbyś w wielkim świecie, Cypisku. Jesteś nawet mniejszy od tej dziewanny. Skocz lepiej do zagajnika leszczynowego. Przynieś kilka orzeszków. Przybiorę nimi placek. Ciasto na placek świąteczny już wyrosło, a Cypisek z orzeszkami wciąż nie wracał. Rumcajs wybierał właśnie plastry miodu z trzeciej barci, kiedy nadbiegła Hanka. Rumcajsie, Cypisek chce nas opuścić. Struga sobie kij podróżny. Po co ci ten kij, Cypisku? Zapytał Rumcajs. Wyruszam w świat. O, proszę bardzo. Czyś ty zwariował, Rumcajsie? Zatrwożyła się Hanka. Niech idzie. Zgadzam się pod warunkiem, że uda ci się prześcignąć jelenia. Zgoda. W tym momencie nadbiegł jelonek Juchelka. Witajcie. Słyszałem, Cypisku, że chcesz się ze mną ścigać. Ponieważ jesteś malutki, wybiegniesz chwilę wcześniej. O nie, nie, nie potrzebuję przywilejów. Pozwolisz jednak, że ja zdecyduję, którędy będziemy biegli? Oczywiście, decyduj. Odpowiedział zarozumiały Juchelka. I tak cię prześcignę. Chodź tu bliżej, chodź, chodź. No chodź do mnie. Pobiegniemy tam, prosto przez pola i przez ogrody do Jeczyna. Kto pierwszy napije się wody ze studni w rynku, ten wygra. Dlaczego nie biegniesz, jelonku? Leć sobie, leć, Cypisku. I tak ze mną nie wygrasz. Dopiero kiedy Cypisek wbiegł na pole z kapustą, Juchelka postanowił go gonić. Czemu? Dlaczego znowu stoisz? Ścigaj się! Mam czas. I tak cię zdążę przegonić. Powiedział jelonek i spokojnie wziął się do obgryzania kapusty. A Cypisek przeskakiwał już płoty w jeczyńskich ogrodach. A, no widzisz, Cypisku, dogoniłem cię. Miam, miam. Ta złota marchewka tak apetycznie wygląda. Warto by spróbować. Nie czekaj na mnie, Cypisku. Zawołał Juchelka. I tak będę pierwszy. Tuż przed jeczyńską bramą jelonek nie tylko dogonił, ale nawet wyprzedził Cypiska. Aha, przegrałeś, Cypisku. Jeszcze chwila i ja pierwszy napiję się wody. Ale akurat tego dnia w Jeczynie był jarmark. Na straganach leżała dorodna marchewka, kapusta. Straganiarki, widząc jelenia, narobiły wrzasku. Jeleń! Uciekaj stąd! Złapcie go! Pytajcie, zje nam kapustę! Zje nam marchew! Zje moją sałatę! Nie pozwolimy na to! Nie uda ci się!
Widzisz, Juchelko, a jednak przegrałeś. Przegrałem. Westchnął Jelonek. Wytłumacz im wszystko, Cypisku. Niechże mnie puszczą. Prześcignąłem go. Czy mogę teraz wyruszyć w świat? Oczywiście, Cypisku, ruszaj. Ale dużo stracisz. Ominie cię świąteczny placek, Cypisku. W takim razie pójdę w świat kiedy indziej. Zgodził się chętnie Cypisek. Hanka odetchnęła z ulgą. Mogła spokojnie zjeść świąteczny placek razem z Rumcajcem i z Cypiskiem. Na podstawie opowiadania Wacława Czwertka, scenariusz Irena Powejszilowa. Muzyka Wacław Lidl. Opracowanie plastyczne Radek Pilarz. Reżyseria Ladisław Czapek.